Oczywiście było bardzo mi miło, kiedy dowiedziałem się o tej inicjatywie, o tym projekcie. Muszę przyznać, że byłem też bardzo wzruszony. Niesamowita sprawa, że mieszkańcy i ludzie, którzy pamiętają Anię, postanowili to uczcić, chcą to uczcić z okazji 10. rocznicy śmierci Ani. Więc dopinguję, kibicuję i trzymam kciuki, żeby ten projekt się udał. Poza tym pod kątem artystycznym też podoba mi się ten mural i jest bardzo fajny w miejscu, gdzie za nią zaczęła się nasza znajomość, nasza miłość, nasz związek. Wronki wspominam oczywiście bardzo, bardzo miło i to był fantastyczny czas. 8 lat mojego życia, praktycznie połowa kariery piłkarskiej. Przyjechałem do Wronek jako młody chłopak. Wyjechałem jako mężczyzna z wielką miłością, z dwójką dzieci, więc no, bardzo, bardzo ciepło. Zawsze wspominam Wronki w moim serduszku i zawsze chętnie tam wracam. Nie mam za często okazji, ale kilkakrotnie już mi się udało tam być i to jest fantastyczne miejsce i zawsze się w nim dobrze czuję. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.